W 2009 roku została podpisana umowa na budowę drugiej linii metra. 5 lat później został oddany do użytku centralny odcinek pomiędzy Rondem Ptaszyńskiego a Dworcem Wileńskim. W kolejnych latach zostały oddawane do użytku kolejne odcinki do Trockiej, Księcia Janusza, Brudna czy do Bemowa. Teraz powstaje jeszcze ostatni odcinek do Karolin. Łącznie druga linia metra będzie budowana około 20 lat. I teraz pytanie, czy wszystko co zostało tutaj zrealizowane w ramach M2, tych 21 stacji, zostało zrobione idealnie, czy nie dało się zrobić pewnych rzeczy lepiej? Chodzi mi tu m.in. o łącznik metra na Świętokrzyskiej. Brakujące wyjścia na budowanych i oddanych do użytku już stacjach. Łączniki faktycznie z częścią kolejową, częścią tramwajową czy częścią autobusową. No i oczywiście brakujące P plus R i inne aspekty, które znajdują się na drugiej linii metra. Czyli subiektywnie Avizonosz o M2. O tym wszystkim w dzisiejszym kolejnym wydaniu zapraszamy do metra. Zaczynamy! Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, witam znowu i zapraszamy już teraz na kolejne wydanie Zapraszamy do metra. W dzisiejszym odcinku nie 2, 3 czy 4 stacje metra, a 21 do analizy. Więc bez żadnego gadania zaczynamy od mojej subiektywnej analizy. Podzielcie się też w komentarzach swoimi własnymi przemyśleniami o M2. Chętnie poczytam, co o tym sądzicie wszystkim, o moich opiniach i jakie macie własne. Tymczasem tylko na wstępie powiem, że mamy 21 stacji, 18 stacji jest już oddanych do użytku, 3 stacje są w budowie, 33 minuty trwa przejazd całą trasą, 19 km ma całe M2, no i maksymalna prędkość przejazdowa to jest oczywiście 80 km na godzinę i z ważnych aspektów jest, że to, że oczywiście M2, tak samo jak M1, nie jest zasilane w całości, tylko i wyłącznie za pomocą trzeciej szyny. No i tak, z ważnych aspektów to jest aktualny przebieg drugiej linii metra. Mamy oczywiście jeszcze ostatni odcinek tutaj budowany na Karolin ze stacją Lazudowa, Chrzanów i oczywiście Karolin w tym miejscu, ale skupimy się najpierw na odcinku, który jest już oddany do użytku, zaczynając od stacji metra Brudno. Pamiętam też o tych rzeczach, które są kontrowersyjne, jak na przykład metro na Zielono-Białękę, które nie powstało ostatecznie. Ale dobrze, zaczynamy sobie z już bez żadnego obijania, oczywiście od odcinka na Brudno, czyli właśnie od samej stacji metra Brudno. Jeszcze z takich ważnych aspektów, tutaj jest dokładny przejazd aktualnie, 33 minuty aktualnie się jedzie całą M2 i tutaj mamy dokładną rozpiskę, o ile się jedzie z danej stacji do danej stacji, w sensie ile się jedzie pomiędzy stacjami. Przeciętny przejazd pomiędzy jedną a drugą stacją to jest około 2 minuty, w niektórych przypadkach to jest minuta coś. Jak na przykład pomiędzy Świętokrzyską a Nowym Światem Uniwersytet, no to faktycznie tutaj ten czas przejazdu jest krótszy, no bo to jest raptem minuta, bo te stacje są całkiem blisko. No ale pomijając to, też są odcinki dosyć długie, jak na przykład pomiędzy Zaciszem, Trucką czy Konatowicza, tam są odcinki faktycznie, gdzie się jedzie dwie coś, nawet bym powiedział. Ale tutaj minuty są zakrągane do całości. Zaczynamy oczywiście od metro Brudno. I metro Brudno ma jeden podstawowy problem, który faktycznie trzeba by powiedzieć. To jest jego lokalizacja, a konkretnie brak P plus R. Jest to ostatnia stacja metra drugiej linii. I brakujący parking P plus R dla samochodów no, jest dosyć dużym utrudnieniem, bo po prostu przy lokalne osiedla się zapełniają tymi samochodami. Znaczy, bardziej ten problem jest odczuwany przy Konatowicza. Tam powstał tymczasowy P plus R, o którym za chwilę powiem. Ale tutaj na Brudnie też by się przydało. Natomiast z ważnych aspektów, które też jest właśnie problematyczne, to jest tak. Po pierwsze, że to jest brak pętli autobusowej. Tutaj autobusy zatrzymują się w różnych miejscach na przystankach krańcowych, natomiast nie faktycznie na pętli. Czym się różni pętla od przystanku krańcowego? Przystanek krańcowy nie ma ekspedycji, a ekspedycja jest niezbędna na jednym z krańców danej linii autobusowej, żeby po prostu kierowcy mogli na spokojnie sobie odpocząć, odgrzać jedzenie, pójść do łazienki i spokojnie sobie posiedzieć te 20 czy 30 minut, jak mają ustawowo. I takie obiekty są niezbędne na jednym z krańców, bądź po prostu co ileś godzin dla każdego z kierowców autobusów. I brakuje ogólnie na całej drugiej linii metra jakichkolwiek pełnoprawnych pętli. Jedyna, jaka jest, to jest na stacji metra Lazurowa, ale ona jeszcze jest w budowie. Natomiast tutaj na Brudnie ogólnie, jeżeli chodzi o wyjścia, no to przydałyby się lepsze wyjścia bezpośrednio do przystanków tramwajowych. One są poprzekręcane de facto. Tu jest wyjście po drugiej stronie torów, tu jest wyjście od torów. Windy są w miarę dobrze zlokowane, ale sama stacja przydałoby się, żeby była trochę bardziej pod skrzyżowaniem, to wtedy byłoby lepsze dojście. A tutaj oczywiście był problem z samym
Kościołem, który się tutaj znajduje, i pod samym kościołem też się znajduje to właśnie przejście podziemne. No i tramwaje oczywiście tutaj jeżdżą. Tutaj też przydałaby się bezpośrednio w tym miejscu sama pętla tramwajowa. No i oczywiście tutaj tego nie widać, natomiast tu w tym całym miejscu się znajduje mnóstwo torów odstawczych, dokładnie 21 torów, więc znaczy 21 pojazdów tutaj może się, z tego co pamiętam, schować, więc to całkiem dużo. Natomiast co jest ważne, 127 to tak z przymrużeniem oka, natomiast co jest ważne, no to tutaj się znajduje mnóstwo torów odstawczych. W przyszłości tu oczywiście M2 może pojechać dalej, bo jest tam przewidziana taka komora, gdzie trochę są dwa tory wysunięte dalej. Natomiast, no tak jak mówiłem, no brakuje tej pętli autobusowej i to jest największy mankament, no i też dużego napełnienia w tym miejscu. P plus R tu jest planowane, P plus R miałoby się znajdować po tej stronie od kościoła, tu mniej więcej. Tutaj mamy wizualizację nawet tego P plus R, tak by wyglądało. Duży, czteropoziomowy P plus R jest planowany, żeby tutaj faktycznie w przyszłości powstał. Kiedy? Nie wiemy, pieniędzy nie ma i tak dalej, nie ma i nie będzie, natomiast zobaczymy, kiedy faktycznie on powstanie. No wiadomo, że tutaj jest potrzebny, ale bardziej przy Konotowicza, bo przy Konotowicza no to ten ruch samochodowy siłą rzeczy jest dużo większy. I przejdźmy sobie właśnie do Konotowicza. Do Konotowicza najpierw się zetknijmy, jak wygląda sama stacja meta Konotowicza, mianowicie to jest, proszę bardzo, stacja Konotowicza i tu możemy zobaczyć. Tu jest dosyć dużo elementów, które zostały zrobione ku przyszłości, a przynajmniej w teorii. Po pierwsze, bardzo jest ciekawy element, to jest to, że tutaj jest jedyna w systemie meta warszawskiego podwójna winda z poziomu antresoli do poziomu 0, więc to jest taka ciekawostka. Natomiast to jest na plus faktycznie, bo dzięki temu, jeżeli jedna winda nie działa, to druga działa. Można w ten sposób to rozwiązać. Natomiast jeżeli chodzi o samą stację, to jest tutaj parę mankamentów. Pomijając to, że tak samo jak przy Brudno oczywiście, brakuje P plus R. Aktualnie P plus R się znajduje na parkingu pod ratuszem i to jest takie bardziej tymczasowe P plus R, czyli parking, park and ride, parkuj jedź. Natomiast no, przydało się tutaj pełnoprawne, bo tutaj faktycznie dosyć dużo osób, chociażby z marek, dojeżdża i parkuje swoje samochody bardziej po okolicznych osiedlach niż na samym P plus R, bo po prostu tam jest tego miejsca mało. Przydałoby się bardzo, bo to jest stacja najbardziej wyrężona, jeżeli chodzi o pasażerów. Tak samo tutaj brakuje ponownie pętli pełnoprawnej dla autobusów. Stąd po prostu autobusy jadą dalej tutaj w kierunku Głębockiej, gdzie mają swoją, powiedzmy, znaczy nie w kierunku Głębockiej, tam w kierunku Chodeckiej. I tam w teorii autobusy mogą pojechać w kierunku jednej z pętli autobusowych, które tam się znajdują. To jest pewnego rodzaju rozwiązanie, ale to oczywiście nie jest idealne, tak? Brudno Pogrodzie jest dużą pętlą autobusową, ale jest jeszcze dosyć długi dojazd stąd. No oczywiście zapewnia też dojazd do osiedli w okolicy tymi autobusami, ale przydałaby się bezpośrednio pętla dla tych linii, które po prostu jadą dalej, chociażby na Zieloną Białękę. No, aktualnie te linie autobusowe zatrzymują się na tym przystanku i stąd jadą sobie w dosyć szybkiej relacji właśnie Głębocką na Zieloną Białękę. Natomiast Zielona Białęka oczywiście nie w przyszłości będzie mieć tramwaj na Zieloną Białękę. I o ile więcej o tym tramwaju powiem jutro, w piątek, nie wiem kiedy ten film się pojawi, ale w piątek powiem jeszcze więcej o tramwaju na Zieloną Białękę, to tyle tutaj jest przewidziane coś pod tramwajem. Bo tak, po pierwsze trzeba pamiętać, że tutaj się znajduje kanał Brudnowski. I to jest dosyć duży mankament, jeżeli chodzi o tą stację metra, no i oczywiście o część tramwajową. Bo całe skrzyżowanie Świętego Winnicendego z Konotowicza znajduje się na jednej wielkiej płycie wiaduktowej. Dlatego też ta płyta wiaduktowa nie była ruszona w trakcie tej inwestycji. Nie powstały dzięki temu nowe przejście dla pieszych, przejazdy rowerowe, inne aspekty, dlatego że nie chcieli ruszać po prostu tej płyty betonowej do momentu budowy samego przystanku, samej części tramwajowej, bo i tak trzeba będzie po prostu wtedy to wszystko rozkopać. A taka wielka płyta, która się znajduje na całym skrzyżowaniu, no kosztuje, jeżeli chodzi o przebudowę. Dlatego tutaj nie zostało to nic ruszone. I widać to dobrze też po samej stacji, która jest tutaj wyciągnięta tak trochę dalej i jest specjalnie w tym miejscu przejście podziemne ścięte, żeby właśnie nie zahaczyć przypadkiem o ten kanał. Natomiast wyjście numer 6 będzie miało jeszcze jedną część, a mianowicie będzie jeszcze tutaj wyjście po tej stronie i tu już widzieliście kawałek, bo to jest wizualizacja przystanku tramwajowego. Przystanki tramwajowe może będą miały takie faktycznie zadaszenie, ale najważniejsze jest to, że tu ma powstać jeszcze jedno wyjście bezpośrednie na przystank tramwajowy dla tramwajów jadących z Zielonej Białęki w kierunku centrum Warszawy. I tu po prostu będzie można wysiąść i przesiąść się bezpośrednio do metra. Też z ważnych aspektów jest to, że na dole się znajdują tutaj w przejściu podziemnym chodniki ruchome, takie jak na lotnisku. No nie są nie wiadomo jak długie, nie wiem w sumie jak też działają, bo nie było mnie tam dosyć długo, czy się nie wsułem jak windy. Natomiast faktycznie chodniki ruchome tutaj są dwa. Jeden jest krótszy specjalnie właśnie po to, żeby te wyjście w tym miejscu mogło powstać. Natomiast tu się pojawia taki jeden mankament, który warto o tym powiedzieć.
No wiadomo, że jest to przewidziane, jest w większości wizualizacji pokazywane te wyjście i tak dalej, natomiast nie było jeszcze sytuacji, żeby metro warszawskie, czy ogólnie jakiekolwiek nowe wyjście z metra powstało po oddaniu do użytku metra budowane przez miasto. Jakby powstawały nowe wyjścia w ramach na przykład tam przebudowy budynków, wieżowców przy metro Wilanowska, przy metro Świętokrzyska, no to powstawały faktycznie nowe wyjścia, bo budynki obok prywatni deweloperzy inwestowali w metro. Ale jeszcze nie było sytuacji, żeby samo siebie metro zainwestowało w nowe wyjście. Nie było. I nieironicznie w sumie nawet prywatni deweloperzy raczej nie budują nowych wyjść, jeśli już to budują dojście do swoich budynków, jak na przykład The Hub, czy tam jeszcze w innych rzeczach, tam też Sezam się połączył dosyć ładnie, ale miasto stołeczne nigdy nie budowało nowych wyjść ze stacji metra, więc mam nadzieję, że w ten sposób oni przełamią tą tradycję, która jest niechlubna i faktycznie powstanie to właśnie wyjście w tym miejscu, którego aktualnie nie ma. No teraz całkowicie to wyjście oczywiście nie miałoby sensu, no bo po prostu byłoby donikąd, byłoby na trawę, chociaż przy dzisiejszych aspektach, które dzisiaj jeszcze poruszymy, to w sumie może nie byłoby aż takie dziwne. Jeden z takich aspektów, tylko powiem, że na wizualizacjach tramwaju na Zieloną Białękę ostatnio pojawia się to ta sytuacja Kondratowicza jako metro Brudno. No i tutaj też warto może poruszyć, można powiedzieć, że no, nazwa Kondratowicza w teorii jest dobra, de facto może Świętego Wincentego byłoby lepsze, albo jakaś bardziej nazwa lokalna. Na pewno nie Targuby Kraczy, bo to by całkowicie rozsadziło to wszystko. Ale czy Konotowicza w tym miejscu, gdzie dwie stacje metra się znajdują pod Konotowicza, jest najlepszym rozwiązaniem? Nie wiem. Brudno? Wiadomo. Ale Konotowicza niekoniecznie według mnie to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Idziemy dalej, bo oczywiście jest Zacisze. Zacisze jest zaciszną stacją, bo wyjeżdżamy na górę i słyszymy ptaszki. Tak ironicznie słyszymy ptaszki. Natomiast co ja mogę powiedzieć tutaj stacji metra? No jest i chyba tyle, co można nie powiedzieć. Jakby to jest typowo tylko i wyłącznie lokalna stacja metra. Żadne przesiadki tutaj raczej się nie odbywają, nawet jeśli chodzi o autobusy linii 512. Ta stacja metra jest wyjęta spod komunikacji miejskiej. W sumie nigdy nie widziałem autobusu za metro. Ciekawego, bym tutaj nie jeździł. No ale no cóż, no, stacja metra Zacisze jest poza de facto komunikacją miejską i przesiadkami jakimkolwiek. Nie mam tutaj co do niej żadnych aspektów, żadnych zarzutów, bo faktycznie ona sobie tutaj dobrze funkcjonuje w swoim ruchu lokalnym. To jest małe obłożenie, tak? Można było ją trochę przesunąć w bok i wtedy trochę by miała więcej ludzi korzystających z niej, ale o tym może w sumie powiem teraz. Bo tak, metro, jak dobrze powiem teraz, za Trocką, do której za chwilę dojdziemy, jedzie sobie przez Zacisze i następnie skręca na Kondratowicza i jedzie do Brudna. Natomiast pomysł był taki, żeby to metro tutaj zakręcić i przez te nowe osiedla, które się tutaj budują, stawić nową stację w tym miejscu. Dalej oczywiście zrobić stację na Kondratowicza w tym miejscu, najprawdopodobniej nie pod kanałkiem, tylko tutaj przy ratuszu. I później metro by wykręciło przez cechę Targówek. Mamy już taką stację obok centrum handlowego Wola Park, więc się da. No i dalej na Zieloną Białękę. Tylko chodziło o to, że po pierwsze potoki pasażerów mimo wszystko na Zieloną Białękę nie są aż takie duże. A po drugie Brudno. No Brudno jest bliżej, taniej i w ogóle. Natomiast jakie byłyby plusy tego? Po pierwsze takie, że Brudno aktualnie ma już dobrą komunikację miejską i będzie mieć jeszcze lepszą dzięki zajezdni tramwajowej Etnopol. I tutaj 5 linii tramwajów, które funkcjonowały podczas budowy metra z 41 na czele, całkowicie sobie dobrze radziło, jeżeli chodzi o wszelkie potoki na Brudnie. I dlatego też na Brudnie część pasażerów nie wybiera koniecznie metra, tylko jedzie sobie dalej tramwajami w kierunku centrum Warszawy, bo tymi tramwajami się dojedzie tak samo szybko. Oczywiście wiadomo, że tramwaje są w teorii nieprzewidywalne, chociaż bagaże w metrze też są mało przewidywalne, ale metrem na pewno się przyjedzie w bardziej kulturalnych warunkach, bo sobie chociażby na peronie posiedzimy, poczylujemy w ciepełku albo w chłodzie, w zależności od pogody na dworze. No i oczywiście warunki atmosferyczne właściwie nas całkowicie nie interesują, więc no... Według mnie, gdyby metro pojechało na Zieloną Białękę z stacją Kondratowicza w tym miejscu, ja bym nie odczuł jakichś dużych zmian. Faktycznie osiedle Brudno by straciło stację metra, ale biorąc pod uwagę, że tramwaj tu i tak funkcjonuje, no to aż takich dużych aspektów by nie było. Biorąc pod uwagę, że i tak ruch tramwajowy jest naprawdę ogromny, a i tak na Kondratowicza ludzie by mogli wsiadać. Ale nie będę na ten temat dewagować więcej, bo jest jak jest i tego nie zmienimy. Odpowiadając na wasze pytanie, czy metro jakoś może zakręcić jeszcze na Zieloną Białękę, to nie.
nie, takiej koncepcji nawet nie myślcie o tym. Jakby zacisza, nie wstawicie drugiego peronu i nie rozbudujecie tego, a przy wentylatorni tutaj szlakowej raczej trzeba byłoby już wyburzać budynki i to by nie miało też sensu. A z Konotowicza po prostu już tutaj się nie da wykręcić, bo stacja jest tak ustawiona, że po prostu takiej możliwości de facto nie ma. Więc temat można by właściwie uznać, że no można sobie dewagować, ale już jakby po wypadku. Idziemy sobie dalej do stacji metra Trocka i ogólnie jeżeli chodzi o cały odcinek Trocka i targówek mieszkaniowy, to są według mnie bardzo ładnie udane stacje metra. Oczywiście dojść do pętli jest trochę dłuższe, natomiast tak, po pierwsze mamy pełną prawdą pętlę autobusową, ale tylko dlatego, że ona tam już po prostu wcześniej była, bo nowych pętli zbytnio teraz się nie powstają. No Winnica powstała ostatnio. Natomiast jest pełnoprawna duża pętla autobusowa, więc tutaj ładnie mareczki są obsługiwane. Następnie mamy dobre wyjścia w każdym kierunku z windą bezpośrednią na peron, która jest często załadowana też dosyć mocno. No i ładną częścią z halą na dole. No i ogólnie tutaj po prostu też jest, dosyć dobrze jest zrealizowany cały układ przystankowy. Cały układ, jeżeli chodzi o drogę na górze. Więc tutaj de facto nie mam się do czego przyczepiać. Tak samo jeżeli chodzi o targówek mieszkaniowy, to jest też z kolei bardziej typowo lokalna stacja metra. Chociaż tutaj ruch komunikacyjny pomiędzy przodkami z autobusami w teorii już jakiś istnieje, chociaż na Troskiej jest na pewno dużo, dużo większa. Ale to też jest taka typowo bardziej lokalna stacja, z której nie będę ukrywać, że czasami korzystam, bo tutaj dosyć dużo tych ludzi faktycznie mieszka na całym targówku mieszkaniowym. Chociaż no, nazwa targówek mieszkaniowy może nie jest najlepsza. Natomiast do szwedzkiej już się mogę przyczepić, bo szwedzka to jest stacja kolejna z przyszłością, ale no, ta przyszłość nadejdzie albo nie nadejdzie, biorąc pod uwagę, jakie aktualnie są plany. Napiję się z kubka z metra. Lecimy dalej, bo mamy jeszcze właśnie tą stację. I tak, stacja metra szwedzka ma 4 wyjścia. Natomiast możecie się zastanawiać w dużej części, widzę, że czemu tu jest podwójne wyjście ze schodami ruchomymi do zajezdni R4 stalowa autobusowej. Oczywiście nie chodzi o samą zajezdnię, bo nawet zbytnio tego wejścia na zajezdnię nie ma. Chodzi o to, że tutaj w przeszłości, zaciskiem na w przeszłości, była planowana dosyć duża droga. I to dokładnie sobie można zobaczyć, że tutaj była planowana trasa tysiąclecia. Trasa tysiąclecia to jest właśnie ta, która ma powstać pod Warszawą Wschodnią. Następnie miała przecinać właśnie tą część całą Pragi. To miała być droga nawet pewnie z tramwajami na odcinku pewnym, tylko tym krótkim. I następnie miały być po dwie jezdnie, części rowerowe po dwóch stronach, gdyby się ciągnęły tutaj przez Smolowiznę i następnie bezpośrednio właśnie przez Szwedzką nad Aleją Solidarności i by się łączyło z tutaj byłoby wzdłuż ulicy Szwedzkiej i by się łączyło z aktualną częścią właśnie obwodnicy Śródmiejskiej, czyli na Stefana Starzyńskiego. Więc taki był plan. Plan ambitny. Dobry. Nie będę ukrywać, że tutaj ta rezerwa do dziś powstała, pozostała po prostu. Tu można dokładnie zobaczyć, to jest właśnie ten pas pod tą drogę, który cały czas pozostał. I stacja metra ma też dlatego specjalnie w tą stronę przestawione wyjście. Bo właśnie chodziło o to, żeby wyjść, jakby coś było do przystanków autobusowych. Natomiast dziś już wiemy, że de facto ta trasa nie powstanie. Obwodnica Śródmiejska powstanie na tym odcinku, gdzie jest to mniej zurbanizowane i takie są aktualnie plany. Więc zupełnie inaczej będzie powstawać obwodnica Śródmiejska. Natomiast to wyjście nie jest aktualnie niewykorzystywane. Po pierwsze tu jest jeden blok i jest ten park dla zwierząt, więc jakby wiecie. Ale już mówiąc tak zupełnie serio. Tu jest oczywiście wyjście do przystanku kolejowego Warszawa-Targówek. Natomiast minusem jest to, że według mnie faktycznie metro Szwedzka i Warszawa-Targówek no są to choćby oddalone. Można było zrobić to dojście pomiędzy jedną a drugą częścią lepsze. Ale dobrze, że w końcu powstał ten chodnik. Tylko szkoda, że tak długo on powstawał już po oddaniu samego przystanku kolejowego. Warszawa-Targówek aktualnie jest słabo obsługiwana przez pociągi, chyba jeden na godzinę, tylko RL-ka z niego korzysta, z tego co kojarzę. Natomiast jest to jakieś połączenie komunikacyjne, jeżeli chodzi o metro, kolej, ale jeżeli chodzi o połączenia komunikacyjne, dobre przesiadki komunikacyjne, no to jest jedno z gorszych, tak? W sensie, no jest bezpośrednie dojście, tylko po prostu tym spacerkiem to tak z 10 do 15 minut musicie spędzić, no może bardziej 10 minut, ale no, są dużo lepsze przykłady, do których dzisiaj jeszcze w odcinku dojdziemy. Więc sobie dojdźmy do tych kolejnych, czyli oczywiście do Dworca Wileńskiego. I odcinek centralny ogólnie drugiej linii metra jest dosyć dobrze doinwestowany. Coś inaczej, centralny odcinek drugiej linii metra miał bardzo duże dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. To był centralny odcinek drugiej nowej linii metra. Nie mieliśmy, po pierwsze, mieliśmy tylko i wyłącznie jedną linię metra. I tu trzeba pokazać, że można. Ten cały przepych, inwestowanie, zresztą na kolejnej stacji to będzie dokładnie widać, przepych, że po prostu nas stać, można zrobić wszystko idealnie. No, prawie idealnie. Ten przepych trochę teraz nam psuje, że tak to powiem, możliwości rozwojowe, jeżeli chodzi o metro.
Ale do konkretu. Jeżeli chodzi o stację metra Dworzec Wileński, nie mam już właściwie za żadnych rzutów. No może pomijając tam jedną windę, która jest wykorzystywana i ten w tym miejscu podnośnik, który się znajduje. Ale tak, mamy 12 wyjść, które są zlokalizowane idealnie. Jest bezpośrednie wejście prawie że na perony Warszawy Wileńskiej. No w przyszłości tu oczywiście ta Wileńska może się zmieniać, jeżeli ją zakopią jeszcze na minus 1, ale wtedy się te przejście można przebudować, tak więc to nie jest jakiś problem. Są wyjście właściwie wszędzie. Do wszystkich przystanków autobusowych w kierunku Marek, jak jeszcze jeździły te autobusy, w kierunku wszystkich przystanków tramwajowych, autobusowych, czy do galerii handlowej, tu jest po prostu wszystko idealnie zrealizowane, więc tutaj faktycznie nie mam co marudzić, jeżeli chodzi o cokolwiek. Naprawdę, Dworzec Wileński to jest bardzo dobrze zrealizowana stacja metra z wyjściami pod rondem w formie ronda, ronda. Na górze jest skrzyżowanie, na dole to jest de facto takie rondo z bypassem jeszcze dla pieszych i to też jest idealnie zrealizowane jeszcze z tym popem, z tą żabką po środku, więc tak, bo faktycznie muszę przyznać, że to jest naprawdę dobrze zrealizowana stacja metra, tylko oczywiście że trzeba się nauczyć gdzie, co i jak, jakie jest wyjście na tej stacji metra, natomiast później to jest po prostu czysta przyjemność korzystania z tej stacji i tu cały czas są ogromne potoki. Kiedy zostało dane do użytku centralny odcinek metra, były tu niesamowite potoki w związku z tym, że wszystkie autobusy dalej na Trocką, czy tramwaje na Brudno, czy oczywiście do Marek jeździły przez wszystkie autobusy. Teraz jest trochę mniejszy ruch, ale de facto przez to, że tutaj jest Galeria Wileńska i oczywiście Dworzec Wileński, no to ten ruch jest cały czas naprawdę duży. A na przystanki tramwajowe też jest dosyć duży potok, bo stąd większość osób po prostu jedzie dalej w kierunku na przykład Wiatracznej, jeżeli jadą M2. No i sobie przejdźmy właśnie dalej, czyli na Stadion Narodowy. Stadion Narodowy to jest stacja metra, która jest kontrowersyjna co najmniej, bo tak, pewnie, może wytłumaczmy sobie podstawowy aspekt. Czemu na Stadionie Narodowym mamy taki przepych, jeżeli chodzi o wyjścia i schody ruchome? Przecież na samej stacji jedyne de facto tak sensowne wyjście, no to jest w kierunku stacji, znaczy przystanku kolejowego, czyli Warszawa Stadion. I faktycznie ruch pomiędzy stadionem, pomiędzy stacją metra a stacją kolejową jest całkiem dobry, bo to trzeba przyznać, że pomiędzy właśnie jednym a drugim jest bezpośrednio jedno wyjście, które miało być lepiej zrealizowane, o czym za chwilę powiem, natomiast czemu tu jest tego tak dużo? No bo jak sobie zetkniemy, to tak. Wyjście numer 3 to jest po prostu szaleństwo. Mamy trzy ciągi schodów ruchomych. 2 do góry i 1 do dołu. Następnie wyjście numer 4 ma jedne schody zwykłe i schody ruchome do góry. Wyjście numer 5 całkowity bezsens według mnie, no ale ma schody ruchome i zwykłe schody na nasyp kolejowy, ale tu nic się nie znajduje, nawet nie ma taksi miejscówki. Kolejne wyjścia 2 i 1 też podwójne co najmniej schody ruchome. Wyjście numer 8 podwójne schody ruchome. No i wyjście numer 7 najbardziej użytkowane, jeżeli chodzi o przystanek autobusowy i przystanek kolejowy, jedne schody ruchome. Natomiast czemu to tak wygląda i czemu coś tutaj, że tak powiem, nie wyszło? Chodzi o to, oczywiście jak zawsze, połączenie pociągów i miasta. Jak zawsze są problemy, jeżeli chodzi o dogadywanie pomiędzy jedną a drugą inwestycją. I tutaj nie było inaczej. Chodzi oczywiście o stację metra i nasyp kolejowy, który w tym miejscu się znajduje, bo pierwotnie było planowane jeszcze co najmniej 2, a de facto 3 wyjścia. Miały być bezpośrednie wyjścia z przejścia podziemnego na wszystkie perony. Na peron 1, peron 2, jak i również po drugiej stronie nasypu kolejowego i oczywiście wejścia do samej hali dworcowej kolejowej, która się w tym miejscu znajduje. W skrócie, tu miało być jeszcze jedno wyjście. Miało być wyjście na ten peron, tutaj do tego przejścia podziemnego i wtedy byłyby bezpośrednie schody ruchome i windy na te perony. To byłoby dosyć dobre do zrealizowania. W teorii cały czas jest w planach, bo miasto tylko łącznie mówi, że na razie nie ma środków, więc tego nie chce robić. Nawet w ramach M3 tego nie chce robić. Ale w praktyce jest to cały czas do zrealizowania, więc to jest jeden z takich ważniejszych aspektów, który faktycznie mi się nie podoba w M2, a konkretnie na tej stacji, że pomimo tego przepychu nie powstały te wyjścia, które faktycznie by się przydały, bo stąd byłyby wyjścia. Doskonale, o wiele lepiej byłoby połączone to wszystko z całym węzłem przystankowym na Alei Zieleńskiej do tych przystanków tramwajowych czy autobusowych, po prostu byłoby lepsze wyjście już po drugiej stronie na nasypu kolejowego i by się wychodziło schodami ruchomymi, a tych schodów ruchomych na stadionie jest po prostu od groma. Ja wam teraz wytłumaczę, czemu tak dużo jest tych schodów ruchomych. Chodzi o to, że stacja Stadion Narodowy nie była finansowana ze środków Unii Europejskiej jako M2, tylko jako M3 po części. I w związku z tym dofinansowanie unijne było dosyć opakowane, że tak to powiem. I można było robić ile się tego chce. Dlatego mamy schody ruchome donikąd nawet. No oczywiście pomijając te schody ruchome w tym miejscu są całkowicie donikąd, no w przyszłości do portu praskiego, ale no tak, no jest to po prostu odjechane, jeżeli chodzi o ilość wyjść.
No i dlatego też tutaj mamy drugi peron właśnie na trzecią linię metra, bo było planowane właśnie, że powstanie M3, więc w ramach M3 powstała cała wspólna stacja. No przesiadki pomiędzy jedną a drugą linią metra według części osób po prostu będą kiepskie. Ja tak nie uważam, bo tu są trzy miejsca faktycznie łącznikowe pomiędzy peronami M2 i M3, to według mnie to będzie dosyć dobra przesiadka. Czyli ona zajmie tam, nie wiem, z minuty z przejścia na jeden, na drugi peron i trzeba wejść do góry i do dołu. Ale według mnie to jest dużo lepsze niż to, co jest na Świętokrzyskiej. Natomiast minusem jest to, że ten peron już powstał. I on powstał równolegle. A można było to zrobić prostopadle. Bo wtedy, gdybyśmy mieli prostopadle, można by puścić bezpośrednio metro na Gocław. I wtedy byłoby jeździło dużo szybciej i jeszcze w przyszłości mogłoby pojechać w kierunku na przykład Białęki. Inaczej. Problem jest taki po prostu, że koncepcje trzeciej linii metra w trakcie rozwoju miasta się trochę pozmieniały. Bo kiedy planowano M2, czyli to było jakoś w 2006 roku, no to wtedy miasto inaczej wyglądało. Miasto się zaczęło rozwijać, trochę się zmieniły strategie rozwoju, po prostu w innych miejscach się bardziej zurbanizowało miasto stołeczne. I po prostu to, co było pierwotnie zakładane, po tych kilkunastu latach zmieniło się i miasto inaczej poszło w rozwoju. Więc przez to, co było zaplanowane tutaj na Sedynie, może nie jest idealne. Czy inaczej, o M3 jutro będzie cały film, bo dzisiaj nie wyrobiłem się przy nim do realizacji. Więc dokładnie wam powiem, jakie tutaj po prostu są koncepcje, jaki jest problem z tym stadionem narodowym. Natomiast no, największy problem jest taki, że po prostu już ten peron jest. A jeżeli jest, to po prostu warto było go wykorzystać. I to jest główna technika i taktyka, która jest aktualnie forsowana przez aktualnego prezydenta miasta, no i ogólnie też przez miasto, no bo to się na jedno wychodzi, tak? Więc no taki jest problem z stadionem narodowym. Tak jeszcze w ścisłości. Stadion narodowy nie tylko łącznie jest stacją, jeżeli chodzi o M2. Na M3 mamy przygotowany cały peron, aktualnie jeszcze z kanałem rewizyjnym, który się znajduje właśnie pod jedną krawędzią peronową. No i tutaj w tym miejscu się znajdują tory odstawcze, cztery tory odstawcze dla pociągów aktualnie drugiej linii metra, w przyszłości trzeciej linii metra. I odpowiadając na pytanie, nie ma możliwości, żeby pociągi z drugiej linii metra jadące od Nowego Światu czy Centrum Nauki Kopernik wjechały na trzecią linię metra. Rozjazdy są tak ustawione i nie da się przestawić w związku z tym, jak wygląda sama stacja, żeby pojechały w kierunku na przykład Gocławia. Po prostu układ torowy i układ samej stacji nie pozwala na taki przejazd. W skrócie, pociągi stąd nie mogłyby pociągi pojechać w relacji Gocław Karolin. Nie ma takiej możliwości. Takiej opcji po prostu nie będzie. Więc no to tyle, jeżeli chodzi o stadion narodowy. Tu się jak zawsze rozgadałem, ale to jest ciekawa stacja i dosyć rozbudowana. A, no tutaj jeszcze może z ważnych aspektów to jest to, że tutaj też nie ma P plus R się znajduje. Tu jest gdzieś P plus R znajduje, tutaj się znajduje i faktycznie to jest na plus bym powiedział, bo to jest jedyne takie w centrum miasta P plus R. Natomiast pętla autobusowa w tym miejscu nawet może być według mnie, bo ona jest całkiem sprytnie schowana na ulicy Sokola, tylko przydałaby się tutaj ekspedycja. Gdyby była ekspedycja, bym się już nic nie czepiał, a tak to jak nie ma ekspedycji, to by się to faktycznie jeszcze przydało. Pewnie jakaś pełnoprawna w tym miejscu pętla powstanie, jak będzie powstawać cały port ptaski, ale to taki jeden z aspektów, który faktycznie bym przyznał, to brakująca ekspedycja w tym miejscu dla tych linii autobusowych. Chyba, że o czymś nie wiem, ale nie wydaje mi się, żeby tam jakkolwiek mogli kierowcy gdzieś pójść sobie na spokojnie odpocząć. Natomiast tak jak powiedziałem, to są brakujące wyjścia i jeszcze na tej stronie tutaj, tu dokładnie widać, jak one były pokierowane. Tu też jeszcze jedno wyjście, z tego już nie mam w planach. Natomiast tu mamy wyjście, tu jest wyjście aktualnie wzdłuż nasypu kolejowego i po prostu byłoby na peron jeden, drugi po drugiej stronie nasypu kolejowego. I te po drugiej stronie nasypu kolejowego według mnie się po prostu przydały i byłyby wykorzystywane. Zwłaszcza, że tam w przyszłości teren jest planowany do głębokiej urbanizacji. Dobrze, lecimy dalej do Centrum Nauki Kopernik. To jest stacja, która typowo przez bulwary, przez to jak one wyglądają, jest bardzo popularna. Pierwotnie no aż tak nie była wykorzystywana. Pierwotnie miała się nazywać Powiśle. Długo Powiśle zniknie i to mogłoby się nazywać Powiśle. Ale dobrze, Centrum Nauki Kopernik jest jedyne w Polsce, więc może to jest dobra nazwa dla samej stacji metra. Chociaż Powiśle według mnie było jeszcze lepsze. Jako zniknie oczywiście stacja kolejowa, tak, bo dlatego nie powstało Powiśle. Jeżeli ktoś z was nie wie, czemu nie ma stacji Powiśle metra, chodzi o to, żeby się nie kojarzyło ze stacją kolejową, znaczy przystankiem kolejową Powiśle. Natomiast niedługo przystanek kolejowy Powiśle nie będzie już działać, będzie tylko i wyłącznie przejazdowy, techniczny, no po prostu będzie jako zabytek, tylko i wyłącznie stać. Będzie tam i Solec, i Rondo de Gaulle. Natomiast tutaj na spokojnie można by zmienić wtedy nazwę na Powiśle, ale już teraz tej kombinacji z wizualizacjami, z innymi aspektami nie ma sensu robić. Natomiast faktycznie to by byłoby bardziej sensowne, jeżeli chodzi o lokalizację, ewentualnie bulwary.
nie, żarcik oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o samą stację metra, co mi się nie podoba? Nie podoba mi się koniecznie jedna rzecz. I to taka główna jedna rzecz. Brak wyjść w formie z tych M. M-ek właśnie takich jasno niebieskich, które tutaj były zaprojektowane. No rozumiem jeszcze, że przy Cydence faktycznie nie powstało, ale wyjście numer 2 na spokojnie mogą mieć takie jeszcze zadaszenie, nie? Wiem, że jest winda obok, ale można by to jakoś tam wyprofilować, by to weszło. Więc faktycznie tego wyjścia takiego klasycznego w formie M jest tylko łącznie jedno. Jest to wyjście numer 3, a powinno być ich więcej. Zresztą według mnie przy Cydence bardzo ładnie by takie wyjście z stacji metra też komponowało się. Więc no to tyle z minusów. No tam też jest dosyć dużo poskrypt technologicznych na samej stacji, która jest niewykorzystywana, ale to inny temat, który faktycznie tutaj jest. No i tu też są najdłuższe schody ruchome w metrze, które się znajdują, chyba nawet w Polsce, z tego co kojarzę. Z innych ciekawostek to jest to, że tutaj się znajdują też przystanki autobusowe w tunelu Wisłostrady, do których trzeba trochę dojść, bo wyjście z metra jest stąd i ja akurat często korzystam z tej linii autobusowej. Trzeba przejść na najgłośniejszy przystanek autobusowy i tutaj na spokojnie można się dostać. Tam są i windy, i schody. To powstało w ramach właśnie budowy tunelu Wisłostrady. Przystanek jest tragiczny, jeżeli chodzi o hałas. Bez słuchawek to jest zabójstwo dla swoich uszu. Ale jako przesiadki jest faktycznie bardzo wygodny. Więc to jest taki jeszcze aspekt. No i oczywiście bulwary, most teraz na Pragę. To jest idealne połączenie z całą tą częścią turystyczną. A jeżeli chodzi o autobusy, no to trzeba trochę się nakręcić tutaj z tymi wszystkimi przystankami autobusowymi. Następnie Nowy Świat Uniwersytet. I tutaj jedyne, co faktycznie bym miał, był na minus, to jest to, że sama stacja się znajduje tutaj, a nie bardziej pod Nowym Światem, bo wtedy można było jakoś może te wyjścia wstawić na Nowy Świat. Inaczej, po tej stronie Świętokrzyskiej po prostu by się przydały wyjścia po drugiej stronie Nowego Światu. Bo podwójne wyjścia na Kubusia Puchatka, jak bardzo ładnie nie brzmią na Kubusia Puchatka, trochę nie mają sensu, jeżeli chodzi o faktycznie popyt. No ale są, tak? Więc przydałoby się więcej podwójnych wyjść ze schodami rukowymi w kierunku faktycznie przystanków autobusowych tutaj na Ordynca. Na Ordynackiej, bo faktycznie tych autobusów tam jest całkiem dużo i dużo osób korzysta jeszcze z nich, żeby dojechać do Wilanowa, bo jeszcze oczywiście tramwaj do Wilanowa nie jeździ. Natomiast ogólnie stację samą uważam za pozytyw, no i tą część technologiczną, która się znajduje na samej stacji, też bym uznał na plus. Szkoda mimo wszystko, że jednak tam nie powstanie to muzeum metra. Ale dobra, lecimy dalej, bo mamy oczywiście jest też stacja metra Świętokrzysko. I zaczynamy! No tak, Świętokrzyska, czyli kojarzy się tylko łącznie z jednym, łącznikiem. Łącznikiem, który, no, w którym coś nie pykło, ale może zanim przejdziemy do łącznika, to wszystko pozostałe sobie opiszmy. To mi się nie podoba na samej stacji, jeżeli chodzi o wyjścia. To po pierwsze i najważniejsze, brak wyjść na przystanki tramwajowe bezpośrednio. Ile ja tutaj razy wychodzę z M2 tylko łącznie po to, żeby przejść na przystanki tramwajowe. I gdyby były bezpośrednie wyjścia na przystanki tramwajowe, byłoby dużo lepiej. Tak, jeszcze muszę przechodzić przez te przejście dla pieszych. A ruch tutaj, jeżeli chodzi o tramwaj, metro jest całkiem duży, bo to jest M2. Nie tylko nie chodzi o M1, ale też chodzi o M2, więc według mnie to byłoby ciekawe. Nie wiem, czemu też tego nie ma, bo tam jest ta wielka część wystawowa, jeżeli chodzi o te wyświetlacze. No ale można byłoby to według mnie zrobić. Stacja ogólnie na duży plus, integracja z Sezamem też na duży plus, z ulicą Świętokrzyską jest ładnie to wszystko wkomponowane, więc ogólnie bym powiedział dobrze. No i też to jest ten łącznik z M1, gdzie na M1 widać, że faktycznie to jest M1, taka jakaś... Jakoś inaczej to zupełnie inaczej wygląda. No i oczywiście nowe wyjścia na M1 te powstały, czyli wyjście numer 7 i numer 8 zostało przebudowane w ramach prywatnych inwestycji i tylko jedno te półkoliste pozostało tutaj właśnie w tym miejscu. No ale co jest nie tak? No oczywiście wiadomo, co jest nie tak. Nie tak jest to, co się znajduje na dole. Natomiast zanim przejdziemy na dół, to ja wam powiem o tej windzie. Bo na peron M1 są teraz dwie windy. Pierwotnie była jedna winda i ogólnie na całej pierwszej linii metra zazwyczaj była jedna winda na peron. I jest ta winda właśnie się znajduje tutaj w tym miejscu. I to jest winda, dzięki której możemy na spokojnie też wjechać na powierzchnię. Czyli po prostu z peronu wyjeżdżamy na górę i możemy się na spokojnie dostać na peron pierwszej linii metra. Następnie na drugiej linii metra mamy tak samo jedną windę w tym miejscu się znajdującą, czyli pod tą częścią Świętokrzyskiej. I drugą windę dla M1 i dla M2 w łączniku. Z tym, że ta winda jeszcze wyjeżdża do przejścia podziemnego. Natomiast ta winda jest problematyczna, jeżeli chodzi o właśnie ten łącznik, bo przez tą windę łącznik jest węższy. I nie można jej tak po prostu usunąć, bo najprawdopodobniej ona ma jakieś wskaźniki i aspekty, jeżeli chodzi o wyjście ewakuacyjne.
jeżeli chodzi o samą stację metra. W związku z tym, że po prostu się znajduje w łączniku, to też dla strażaków jest bezpośrednie wyjście, gdzie mogą jak coś wbić na dół, po prostu wejść bez szybem windowym na sam dół stacji. Natomiast no, winda się znajduje jako druga winda dla M2 i dla M1. Gdyby ją zlikwidować, to byłaby pierwsza stacja drugiej linii metra, która by miała tylko łącznie jedną windę na peron. No, a jednak przydałoby się, żeby tak co najmniej dwie windy się znajdowały na takich głębszych stacjach i ogólnie po prostu w nowym standardzie. Natomiast, no, wiadomo o co chodzi. Łącznik jest taki wąski, dlatego że obydwie stacje mają po jednym peronie wyspowym. Teraz w nowych koncepcjach się już pojawia tak, że faktycznie, jeżeli są takie skrzyżowania linii, to jeden peron, to jedna linia ma perony po bokach, druga linia ma perony wyspowy i wtedy na spokojnie można zrobić podwójne wejście na dwa perony i na pojedynczy peron, tak aby ten ruch całkiem ładnie rozlokować. Tutaj niestety tak to nie zostało zrealizowane. I w miejscu, gdzie faktycznie jest ten łącznik pomiędzy jedną a drugą linią metra, ten on odciera się o tunel. Najpierw mamy wejście schodami, wchodząc z M2, wejście schodami, później wchodzimy w prawo i tutaj odcieramy się de facto od tunel M2, wchodzimy na górę i zjeżdżamy tymi schodami rzekomymi. Natomiast w międzyczasie, jak wchodzimy tymi schodami pierwszymi z M2, tutaj już właściwie odcinamy się o sufit, bo tam już jest tunel M1. Później mamy wąsko, bo są dwa obok siebie tunele M1. To jest bardzo miejsce, gdzie jest po prostu wąsko, plus ta winda, która się w tym miejscu znajduje. Gdyby nie ta winda, no to byłoby tego miejsca dużo, dużo więcej. No ale nieironicznie trochę się nie dało tego lepiej zrobić w tym miejscu, dlatego to wygląda jak wygląda. Gdyby windy nie było, byłoby dużo lepiej, byłoby po prostu więcej i szerzej, jeżeli chodzi o tą przestrzeń. No wiemy, że aktualnie Zarząd Transportu Miejskiego, który de facto koordynuje to, wprowadził kampanię naklejkową. Kampanię też głosową w metrze, żeby iść do łącznikiem, znaczy nie iść do łącznika, tylko iść właśnie strzałkami do góry, podążać przejściem górą. I to faktycznie, no, w teorii działa, w praktyce zwiększył się ruch łączników po tym, jak oni zrobili tą kampanię. Na górze, jak też bez was był ciekawy, to nawet niektóre bramki są opuszczone i otwarte cały czas, żeby było wygodniejsze przejście pomiędzy jedną a drugą linią metra. No co ja mogę powiedzieć? No według mnie aktualnie doraźne plany, które są realizowane, no nie pomagają, a biorąc pod uwagę, że miasto chce budować trzecią linię metra i jeszcze bardziej dociążyć de facto drugą linię metra, gdzie łącznik jest już aktualnie przeciążony. Dla mnie chodzi tylko i wyłącznie o to, że wiecie, że jest po prostu ciasno i że się stoi w korku. Ja parę razy stałem w korku, no nie wiem, tam z 2 minuty się stoi. To nie jest jakiś dramat, jeżeli się idzie tym łącznikiem. Bardziej chodzi o to, że tam po prostu jest ciasno, kiepsko z wentylacją i ludzie mdleją po prostu. I widziałem parę razy faktycznie karetki, które przyjeżdżają po te osoby, które tam omdlały. W ogóle też metrze, jakie są takie tytuły, to jest ciężko. Więc to jest taki bardziej jeszcze inny aspekt, a to, że na przykład ludzie zjeżdżają schodami ruchomymi i są wpychani w inne osoby, które czekają w kolejce do tych zwykłych schodów, to jest jeszcze inny aspekt. Jedyne dwa rozwiązania, które z mojej perspektywy widzę, teraz do zrealizowania, to jest po pierwsze usunięcie windy, ale to jest kosztowna inwestycja i to trochę zajmie, a drugi to jest po prostu zmienienie łącznika jednokierunkowego, gdzie to jest całkiem łatwo do zrealizowania. Po prostu dlatego, że mamy schody ruchome i schody ruchome można zaprogramować, żeby jechały tylko łącznie w jedną stronę. I w ruchu normalnym, poza szczytowym, zostawić ruch dwukierunkowy, a w trakcie szczytów robić tylko łącznie ruch jednokierunkowy. Według mnie to jest jedyne rozwiązanie, z tym, że przejście łącznikiem byłoby tylko łącznie z M2 do M1, a z M1 do M2 byłoby po prostu przejście górą. I nie widzę innej nieironicznej możliwości aktualnie, żeby doraźnie rozwiązać ten problem, bo naklejki nie dadzą rady. Jakby lód idzie za sobą, a i tak zazwyczaj nie stoi po prawej stronie, już w ogóle się wszyscy denerwują. Więc no to tak, faktycznie, jeżeli chodzi o Świętokrzysko, no to tu naprawdę nie wyszło w tym temacie. Idziemy dalej. A, no tutaj jeszcze mam takiego ładnego mema. Dajcie metro na Gocław i wydłużcie M2. Łącznik wytrzyma. Dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi. To jest oczywiście scena z serialu Czarnobyl, więc może się domyślać, o co chodzi. Natomiast no faktycznie jest tutaj naprawdę ciężko. Gęstość ruchu. No tu jest czerwona przestrzeń, tak samo jeżeli chodzi o schody ruchome. No i też na samym peronie Świętokrzyskiej, no te wąskie przejścia wzdłuż krawędzi peronowej są też kiepskie. Ogólnie na drugiej linii metra, na tym centralnym odcinku, to jest największa zmora. Bardzo wąskie przejścia wzdłuż krawędzi peronowej na wzór właśnie jakiegoś metra z dalekiego wschodu, więc to też według mnie można było zrobić trochę lepiej. Ale dobra, lecimy sobie dalej do ronda ONZ, gdzie przechodzimy w drugą stronę.
jak można robić metro i robić to z sensem. To jest zatem metra, do której ponownie nie mam jak się przyczepić, jest idealnie zrealizowana, wszystkie aspekty tu są po prostu według mnie dobrze zrobione. Wyjście na wszystkie strony skrzyżowania, na wszystkie przystanki tramwaju, na wszystkie przystanki autobusowe, na wszystkie z nich są jeszcze windy i można się wszędzie wygodnie, kulturalnie dostać na przystanki tramwajowe, nawet są schody ruchome. Niesamowite, prawda? Jak dojedziemy do odcinka teraz nie najnowszego, to jakby można zwariować przy tych schodach ruchomych na centralnym odcinku. Ale faktycznie to jest całkiem kulturalnie i całkiem ładnie i pięknie zrealizowane, jeżeli chodzi o tę stację metra. Nie wiem, czy jest cokolwiek więcej do mówienia. Tu jest po prostu wszystko dobrze zrobione. A, no i to też pod całym rondem jest drugie rondo dla pieszych. Też według mnie jest tutaj po prostu na plus, bo w ten sposób ten ruch faktycznie się kręci dookoła i jest też łatwe dojście, jeżeli chodzi o ruch nie do stacji, a między po prostu różnymi częściami skrzyżowania. Można przejeździć dołem, a niekoniecznie górą. Z danego wyjścia, z danej części do danej części bez konieczności wchodzenia do metra. I to też jest według mnie na plus w tym aspekcie. Idziemy dalej do ronda Leszyńskiego, gdzie trochę już czarpryz. Bo o ile wyjście na przystanek tramwajowy jest dobre, to tylko czemu na jeden? Czemu na jeden? Czemu nie na pozostałe? No ja wiem, czemu nie. Bo było planowane wybudowanie pozostałych przejść podziemnych i wyjść w ramach budowy, przebudowy ulicy Towarowej. Teraz to się jeszcze pozmieniało. Natomiast no, można było to zrobić od razu, według mnie mimo wszystko. Po pierwsze, czemu w ramach innej inwestycji metra zniknęły rozjazdy na rondzie Leszyńskiego? Tego kompletnie nie rozumiem i tego chyba nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, bo jakby czemu? Jakby why? Why? Jakby te rozjazdy by się bardzo przydały w różnych aspektach, więc całkowicie nie rozumiem, czemu w ramach centralnego odcinka drugiej linii metra zniknęły rozjazdy na rondzie Leszyńskiego. To jest ciekawy aspekt. No jakby to jest z tych mani likwidacji różnych linii tramwajowych. Jeżeli chodzi o przystanki autobusowe i tramwajowe tutaj na całym rondzie Leszyńskiego, no to jest całkiem ładnie zrobione. Natomiast jeżeli chodzi o tą część, no to ona jest przygotowana na przyszłość, bo jak sobie zerknijmy na czwartą linię metra, która jest już aktualnie w pracach przedprojektowych, to będzie właśnie tutaj powstaną pozostałe wszystkie wyjście na po pierwsze przystanki tramwajowe, więc tutaj będzie można spokojnie wyjść na wszystkie przystanki tramwajowe z przejścia podziemnego i powstaną wyjścia po drugiej stronie z tego całego ronda, więc no będzie lepiej, też będzie jakoś ciekawe zrobione na te połączenie, jeżeli chodzi o M2 i M4. Jak dokładnie to nie wiem. W sensie wiemy, że M4 będzie mieć po prostu dwa perony po bokach. Natomiast no, według mnie dało się to zrobić już teraz, bo czekać na M4 w tym miejscu to jest dosyć długie czekanie. W teorii ten odcinek M4 wedle studium Warszawy miało być gotowy do 2029. Ale to chyba nie jest realne, prawda? Też mi się wydaje, że nie jest realne. O, szkoda, tak? Można pomarzyć sobie. No ale, dobra. Lecimy dalej do Płockiej, gdzie na Płockiej mam jeden tylko łącznie aspekt, który mi się nie podoba. Ogólnie cała stacja też jest całkiem ładnie zlokalizowana. Zaciszne miejsce, zwłaszcza jak się wyjdzie po tej stronie. Dobre wyjście na przystanki autobusowe, ale brakuje bardzo wyjść bezpośrednio na przystanki tramwajowe. Miejsce na spokojnie by było, a wyjścia po drugiej stronie skrzyżowania i Wolskiej też byłyby dosyć dobre, bo tu faktycznie ten ruch w drugą stronę właśnie w kierunku Płocki byłby na pewno całkiem duży. A na przystanki tramwajowe ruch tutaj też jest całkiem duży, no bo tutaj się po prostu jedzie na przykład w kierunku Odolań, więc po prostu to by się w tym miejscu przydało. Szkoda, że to nie zostało zrealizowane w ramach tej inwestycji, bo sam byłem tego przez dosyć długi czas no po prostu, że tak powiem, osobą poszkodowaną, bo bardzo często korzystałem z tej stacji, żeby dostać się do tramwaju. Byłoby lepiej, chociaż i tak dobrze, że te przystanki zostały rozszerzone, ale gdzie ta wiata się pojawiła? No tu cały czas jej nie ma. Tutaj jest, a tutaj jej nie ma i tego nie nazywam dalej. Stacja metra Młynów, czyli jak dobrze połączyć stację kolejową, ale niekoniecznie. Tu bardziej z winy kolejarza niż metra. Stacja metra Młynów jest całkiem dobrze zrealizowana, jeżeli chodzi o połączenie z tramwajami, autobusami i tak dalej. I ogólnie sama stacja umiejscowienie, też nie wiem, czy Mocz Tułyby nie było lepsze, jeżeli chodzi o nazwę tej stacji. No, sama część wizualna stacji bardziej nawiązuje do właśnie Moczydła. Natomiast jeszcze tylko wracając do Płockiej. Na Płockiej mi się jeszcze nie podoba brak wyjść w formie schodów ruchomych w kierunku przystanku tramwajowego, a są w kierunku i osiedla. Jakby to jest jedyne wyjście ze schodami ruchomymi. Całkowicie nie rozumiem, czemu nie ma wyjścia na tym odcinku właśnie Płocka, Księcia Janusza i Młynów. Czemu nie ma wyjść schodów ruchomych w kierunku największych potoków? Jakby nie rozumiem tego. Wracając do Młynowa. Jeżeli chodzi o połączenie ze stacją kolejową, tu jest taki problem, że no jest, ale no kolejarze się nie postarali. I powiem to inaczej.
Warszawa Młynów. Dobry, nowy przystanek kolejowy na linii obwodowej, który teraz jest bardzo wykorzystywany przez chociażby pociągi jadące z Piaseczna, bo S4 tędy jeździ i koleje mazowieckie też tędy jeżdżą. Natomiast nie rozumiem całkowicie, czemu, jeżeli te dwie inwestycje powstały w dosyć podobnym czasie, po pierwsze nie powstało jakoś lepsze, bezpośredniejsze połączenie pomiędzy jedną a drugą stacją, znaczy no, peronami kolejowymi i peronami metra. Czemu z stacji metra nie powstały podwójne schody ruchome, bo tutaj faktycznie jest większy ruch. Podwójne schody ruchome właśnie w kierunku przystanku kolejowego, tylko i wyłącznie jedne schody ruchome, co i tak jak na ten odcinek metra jest, bym powiedział, rewolucją. No i najważniejsze, czemu schody ruchome na przystanku kolejowym Warszawa-Młynów prawie nigdy nie działają? Jakby nieironicznie, nie pamiętam, kiedy one tam działały. A korzystam czasami z niego i nie pamiętam. To chyba nie było w tym roku. Nie, wróć to, na pewno nie było w tym roku. Nie wiem, czy nawet było w poprzednim roku, kiedy jechałem tymi schodami ruchomi. One wiecznie nie działają. I nie mówię, że tutaj nie działają w jednym kierunku. Wszystkie nie działają. Wszystkie. We wszystkich kierunkach. Nigdy nie działają, jak tam korzystam z tego przystanku kolejowego. I napiszcie mi w komentarzach, czy nie, może jak zaczęły działać, albo kiedy pamiętać, kiedy one ostatnio działały. Ale no co z tego, że się buduje schody ruchome na przystanek kolejowy, kiedy one nigdy nie działają? Jakby... No, nie rozumiem sensu istnienia tego typu obiektów, jeżeli one po prostu później nie są serwisowane i nigdy naprawione, po prostu nigdy nie funkcjonują. To jest taka fikcja na papierze, chyba że to były schody ruchome zwykłe, chociaż one i tak są zadaszone. Więc to powinny mimo wszystko działać i to też jest na minus. Tutaj jeszcze z kolejnych minusów, w teorii gdyby przesunąć trochę Młynów, i to tak niedonicznie byłoby dosyć dobre rozwiązanie, gdyby przesunąć samą stację Młynów bardziej pod tą część kolejową, można by zrobić wyjście dookoła całego skrzyżowania pod Aleją Prymasa Tysiąclecia, gdzie w teorii przystanki się nazywają tak samo metrem Młynów. Z tym Młynowym to tak trochę mało mają sensu, bo trzeba trochę dojść z tego przystanku, to jest naprawdę całkiem długi odcinek, żeby dostrzec do stacji metra. No i byłyby dużo lepsze przesiadki, bo tu faktycznie tych autobusów też całkiem dużo bym powiedział, że jeździ. No, ale no, nie ma, więc nie ma co marudzić. Na Księcia Janusza nie mam zbytnio co marudzić, pomijając ten jeden przystanek Z8, który jest niewykorzystywany na 1 kwietnia, o nim dużo mówiłem. No i brakujące tutaj wyjścia w kierunku Księcia Janusza po tej stronie też według mnie by się przydały. Natomiast no tak, no wiadomo, że na przystanek Z8 przydałyby się schody ruchome, które nie wiem czemu nie powstały. Czemu schody ruchome są w kierunku przystanku autobusowego, który do dziś nie działa? Nie rozumiem. Ale no co, no jest, tak. To jest ładna stacja, była kręcowa, dobrze funkcjonowała, a teraz jako stacja lokalna też jest całkiem dobra. Trochę może mimo wszystko pod tym skrzyżowaniem przyszła z formą treścią, z tym rondem. Ale nie będę się czepiać. Bardziej się mogę czepiać na to, że lokale handlowe tutaj cały czas są niewykorzystane poza popem, tam nic nie ma. To jedyne, do czego mogę się faktycznie przyczepić, bo przydałoby się, żeby po prostu te przestrzenie tak samo jak na PKP były po prostu wynajmowane, sprzedawane i żeby miasto na tym zarabiało, a nie tak to aktualnie wygląda. Ulrychów. I tutaj tak. Ulrychów to jest oczywiście połączenie do tego tu ładnie schowanego centrum handlowego Wola Park. I tak, stacja metra de facto typowo pod tą galerię handlową, te centrum handlowe. Tutaj mamy osiedle, które faktycznie się znajduje i trochę tych domków w tym miejscu. Więc no na przykład tutaj chyba do Czerwonego Krzyża kiedyś szedłem po książeczkę wydawcy. Więc to coś tam się znajduje, tak? To nie jest tak, że tu nic nie ma poza centrum handlowym Wola Park. Ale niejednocześnie w niedzielę to raczej mały tutaj jest utarg na tej stacji metra, że tak to powiem. Zwłaszcza po tej stronie jest faktycznie już jest całkiem niski. No natomiast tu jest całkiem ładnie zrobione. Jedyne, do czego mam się przyczepić, jeżeli chodzi o wyjścia, tak na lekko, to jest niedziałająca winda od tych 11 tygodni w kierunku właśnie Wola Parku. I brak przejścia z tego właśnie przejścia podziemnego do tej części stacji metra, bo w ten sposób byłoby wyjście, by na spokojnie po prostu ruch z stacji, z wyjścia największego, czyli od Wola Parku, byłby rozładowywany po prostu na obydwie części. Według mnie to jest trochę nieporozumienie. Można po prostu zrobić, żeby stąd bezpośrednio było jeszcze wejście na tą część hali odpraw i stąd po prostu by jeszcze ludzie mogli schodzić na peron. Wiadomo, że w przyszłości Wola Park przynajmniej w teorii planuje zrobić przejście podziemne do siebie. Przejście podziemne nie byłoby raczej realizowane stąd, tylko bezpośrednio właśnie od tego miejsca wykręcanego obok Żabki, gdzie aktualnie się znajduje, więc po prostu tu, gdzie jest to przejście, po prostu by się ciągnęło prosto. Według mnie idealny. Gdyby powstało bueno, tak długie przejście podziemnego z metra jeszcze nie widzieliśmy. Chociaż hub ma całkiem długie, ale nie aż tak długie. No i co, tylko mogę kibicować. Natomiast jest inny aspekt, który mi się nie podoba. Jest to oczywiście lokalizacja od linii kolejowej. Gdyby tą stację metra przesunięto bliżej linii kolejowej, nie miałbym nic przeciwko. Ale ona jest na tyle oddalona, podobnie jak stacja metra szwedzka, że jak tutaj powstanie w przyszłości przystanek kolejowy, a wiemy doskonale, że on tutaj powstanie, jako Warszawa Jelonki albo Warszawa Górczewska,
no to po prostu będzie dosyć długie dojście od tej samej stacji metra. Tu są wyjścia faktycznie większe ze schodami ruchomymi i z windami w kierunku tego przystanku kolejowego, ale można było to zrobić, żeby to było po prostu bliżej siebie i dociągnąć i najpierw nawet przejściem podziemnym to po prostu połączyć. Szkoda, ale no cóż. Nie powstało, więc tego nie ma. No, czekamy aż powstanie w przyszłości faktycznie tutaj ten czterotor i te przystanki kolejowe w tym miejscu. Zobaczymy, kiedy to faktycznie będzie zrealizowane, natomiast to jest takich mankamentów, że można było to bardziej przesunąć linii kolejowej, to by się lepiej połączyło, no i też czekamy, aż faktycznie będzie połączenie z tym Wolaparkiem bezpośrednio. Natomiast tutaj, no, nie jest całkiem to ładnie zabudowane. Idziemy do Bemowa, bo Bemowo to jest klasyczny przykład, jak radni chcą lepiej po swojemu, a wychodzi gorzej. I tak nieironicznie wychodzi gorzej. Bo jakie było założenie, jeżeli chodzi o tą stację metra? Stacja metra, jak widzicie, ma wyjścia owszem na wszystkie przystanki tramwajowe, co jest duży plus. Na wszystkie przystanki autobusowe też jest dużym plusem. Ale sama stacja się znajduje poza skrzyżowaniem. A pierwotnie sama stacja metra znajdowała się pod skrzyżowaniem. I wtedy podobnie by pewnie jak na rondzie ONZ znajdowało się tutaj rondo dla pieszych i na spokojnie byłyby wyjście do wszystkich przystanków tramwajowych, autobusowych. Nie chodziłoby się tymi przejściami podziemnymi po 2 czy 3 minuty na dole, ewentualnie by się po prostu nie biegło na przystanki autobusowe. Więc to było po prostu lepiej zrealizowane. Ale dlaczego tutaj to jest przesunięte i czemu tutaj jest stacja metra, a dopiero tu się stąd odstawcze, bo to jest największy właśnie problem. Dlatego, że radni właśnie Bemowa, z tego co kojarzę, nie chcieli to skopywać od całego skrzyżowania. Chcieli, żeby tutaj było cały czas to utrzymane, żeby skrzyżowanie nie było rozkopane w całości, bo przecież po co, skoro stacja metra się nie znajduje pod, tylko wyłącznie przejście podziemne. Jak było, kto wyglądał moje filmy Zapraszamy do Mety doskonale wie, było jedno wielkie rondo Bemowo, no to będę całkiem ładnie funkcjonowało. Natomiast no, całe skrzyżowanie zostało rozkopane, można było na spokojnie w tym miejscu wstawić stację metra, byłoby to dobrze zrobione i byłoby to lepiej zrobione. Dlaczego? Tu nie chodzi nawet o aspekt dla pieszych, tylko chodzi o aspekt torów odstawczych. Jak pewnie większość z Was wie, przynajmniej osoby, które oglądają moje filmy na kanale, pod tymi parkingami znajdują się tory odstawcze drugiej linii metra, czyli tu aktualnie pociągi się w dużym skrócie zmieniają swój kierunek. W tym miejscu po prostu nasy stoją i następnie jadą w kierunku Brudna. Natomiast w przyszłości oczywiście te pociągi pojadą sobie dalej pod torami w kierunku Karolina. Natomiast żeby te pociągi tutaj dotarły do torów odstawczych, muszą przejechać pod skrzyżowanie. Natomiast pod skrzyżowaniem się znajduje krótki, najkrótszy w Warszawie tunel zbędny metodą tarcz TBM. Właśnie pod samym skrzyżowaniem się tarcze przebiegło całe. Później trzeba było i takie całkowicie rozkopać, więc jakby kuriozum niezłe. Natomiast chodzi o to, że na tym odcinku tunelowym te pociągi się nie mieszczą. One nie mają one są minimalne, tak nie wiem, tak z 5, 7, no w górę 10 metrów są za długie, przez co pociąg, który chciałby wjechać na samą stację metra Bemowo, nie może wjechać, bo ten pociąg jeszcze minimalnie zahacza o peron, ale nie wjeżdża w tory odstawcze, bo inny pociąg ma manewry na torach odstawczych. W skrócie, on stoi w tunelu pod skrzyżowaniem, tutaj na przykład wyjeżdża pociąg w kierunku Brudna, a on już się znajduje de facto poza peronem, tylko łącznie zahacza jednym metrem o peron, a pociąg z tyłu nie może wjechać na peron, bo po prostu jeszcze on tutaj w tym miejscu się znajduje. No i przez to stąd te opóźnienia, te stanie w tunelu na metrę Bemowo, przez manewry, różne inne takie. Po prostu się czeka, aż te pociągi skończą manewry i one przejadą przez ten łącznik. No ten problem de facto zniknie, jak metro pojedzie dalej na Karolin. Ale można było to zrobić lepiej i z korzyścią dla pasażerów, bo byłoby mniej chodzenia i z korzyścią faktycznie funkcjonalną dla metra aktualnie po prostu lepiej by to działało. No wiadomo, że to jest mimo wszystko w większości problem przejściowy, ale i tak można byłoby tego uniknąć. I to chyba jedyny mój aspekt negatywny, jeżeli chodzi o tą stację metra, bo w większości jest całkiem tutaj to sensownie zrealizowane. Więc no tutaj jest też ciekawe, że tu jest wyjście bezpośrednio podwójne ze schodami ruchomymi na inny już przystanek autobusowy w ramach innego zespołu, bo tak jest długa stacja i tak jest właśnie przez to przystanek przesunięta. Na Konarskiego ZD2 można spokojnie dosiadać z metra, więc to jest istne kuriozum, jakby no w sumie metro Brudno ma podobny bajer. Ale dobra, lecimy sobie z ostatnim odcinkiem, bo już ten film trwa chyba z godzinkę, czyli oczywiście do stacji metra Lazurowa.
I de facto, nieironicznie powiem, że to jest powód, czemu ten odcinek w ogóle powstał. Stacja metra Lazurowa to jest stacja metra, która powstaje właśnie w tym miejscu. Ona powstaje pod pętlą autobusową osiedle Górczewska i po części tam przy pętli tramwajowej. W większości pęta się właśnie, znaczy nowa stacja się znajduje pod kątem, podobnie jak stacja metra Wilanowska, jeżeli chodzi o układ ulic. I tutaj obok właśnie Orlenu i McDonalda się w tym miejscu też będzie znajdować. Sama stacja nie będzie mieć lokali handlowych, co według mnie jest trochę negatywem, bo jakby przydałyby się jakieś żabki na stacji, ale no cóż, no nie będzie żadnej części handlowych. Będą tylko właśnie hale otwarte na dole, na poziom minus 1, na minus 2 będą oczywiście perony. I kiepsko jest, jeżeli chodzi o wyjście na tym ostatnim odcinku, gdyż iż aż. Wedle zaplanowanych wyjść, mamy wyjścia po drugiej... To jest taki koncepcji najbardziej, jak ktoś patrzy, bo tutaj te wyjścia inaczej wyglądają. Natomiast wedle... Bo tu jest winda, z tego co pamiętam. Wedle tego, co aktualnie jest zbudowane i co można zobaczyć, tu, po drugiej stronie ulicy Górczewskiej, będzie jedno wyjście i schody ruchome. Więc tu faktycznie jest to całkiem dobrze zrealizowane, więc możemy sobie wyjść na spokojnie po jednej stronie ulicy Górczewskiej, po tej stronie Górczewskiej, na pętlę autobusową, na pętlę tramwajową i tutaj do tego osiedla. Ale czego brakuje? Brakuje wyjścia po drugiej stronie ulicy Lazurowej. I czemu to jest takie ważne? To już Wam mówię w tym momencie. Zwróćcie uwagę, jak bardzo zurbanizowany jest Chrzanów w tym miejscu. I o ile Chrzanów oczywiście wiadomo, że będzie obsługiwany przez stację metra Chrzanów, która się w tym miejscu znajduje, ale ta stacja metra Lazurowa jest obok tych bloków. I gdyby w tym miejscu powstało wyjście, na spokojnie można byłoby dostać się z tej ulicy, z tych osiedli, gdyby rozpłotować je na spokojnie i od tej strony wchodząc po prostu można byłoby dostać się do tej stacji metra. Aktualnie, żeby dostać się do tej stacji metra, trzeba nie przechodzić przez skrzyżowania w tym miejscu, przez te przejście dla pieszych i następnie drałować do przejścia podziemnego, bo ogólnie stacja metra się znajduje poza rondem, co według mnie też trochę jest kiepskim rozwiązaniem. Ja bym tą stację metra przesunął, żeby było faktycznie bardziej pod rondem, byłoby to lepiej, jeżeli chodzi o funkcjonalność. No ale jest jak jest, bardziej chodziło o pętlę autobusową i tramwajową, niż o same skrzyżowanie w tym miejscu. Przy okazji, gdyby powstało wyjście po drugiej stronie ulicy Lazurowej w tym miejscu, można byłoby też na spokojnie zrobić lepsze połączenie właśnie z przystankami osiedla Górczewska Z1. W tym miejscu można byłoby się przesiadać wygodnie do przystanków autobusowych. No to nie powstało. Jest w teorii w ramach rezerwy terenowej, więc tutaj można by to wybudować, a tak jak już powiedziałem w dzisiejszym filmie, jeszcze to wyjście by powstało w tym miejscu i żadne wyjście na stacji metra nie powstało w ramach budowy metra warszawskiego po zakończeniu całej inwestycji. Żadne. Zero. Kompletne zero. Jeżeli znacie jakiekolwiek wyjście, które powstało nowe, wybudowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, bo to Miasto Stołeczne Warszawa jest inwestorem we wszystkich inwestycjach metra, to mi napiszcie w komentarzach. To wtedy faktycznie zwrócę honor, ale nie kojarzę żadnej inwestycji, która by tak była zrealizowana. Brakujące wyjście, chodzi mi oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o wizualizację, tak by wyglądało, w tym miejscu by się znajdowało. Były koncepcje, były petycje, nic się nie wydarzyło. Mamy teraz wybory, więc w teorii możemy coś zadziałać, ale de facto wybory są za 2 dni, a teraz już jest cisza wyborcza prawie, że więc już w tym temacie chyba nic nie zdziałamy. Ale no nie powiem tak, jeżeli chodzi o aktualną sytuację, to na spokojnie dałoby się to wyjście jeszcze teraz doprojektować. Metro i tak będzie musiało podpisać jeszcze parę aneksów z wykonawcą, bo na te terminy, które są aktualnie planowane, pewnie jeszcze będziemy je parę razy opóźniać. Pewnie jakieś będą jeszcze waloryzacje uwzględniane, jakieś kolejne wojny. Oczywiście, żeby nie było, tak? Nie mówię, żeby były wojny, tylko mówię, że jak faktycznie wygląda sytuacja. Wojna podnosi cenę, inflacja i tak dalej, i te ceny idą do góry, więc kolejne są aneksy podpisywane z wykonawcą. I w ramach tych kolejnych aneksów można by po prostu dopisać, już tam nie wiem, byśmy opóźnili stację metra Lazurową o 2, 3, 4 miesiące i po prostu doprojektowanie i wybudowanie po drugiej stronie ulicy Lazurowej tego wyjścia. Na spokojnie można byłoby to zrealizować nawet podczas prac działających tarczy BMW, aby w tym miejscu drążyła tunel. To jest całkowicie do zrealizowania w 2 lata, bo jeszcze 2 lata spokojnie jest inwestycji, czyli zaprojektowanie i wybudowanie tego wyjścia byłoby realne do zrealizowania. Więc jest pole do popisu. Można to jeszcze uratować, że tak to powiem, jeżeli chodzi o to wyjście. Tylko łącznie potrzebna jest wola faktycznie mieszkańców okolicy, bo ja jako osoba zewnętrzna nie jestem tutaj po prostu w stanie jakiejś większej akcji zrobić, no bo faktycznie nie jestem beneficentem tego wyjścia, ale jakby coś, oczko puszczam do Was mieszkańców, jeżeli jakąkolwiek byście robili akcję, petycję czy cokolwiek, to dajcie znać, oczywiście Was wesprę, rozpromuję, jeżeli będzie potrzeba, bo po prostu jeszcze warto w tym temacie działać i warto o tym mówić. Brakujące wyjście z metra Lazurowa. Pamiętajcie. Zresztą niedługo jeszcze posty na swoim Facebooku i Instagramie, oczywiście na YouTubie, też puszczę, żebyście mogli to lepiej sobie zobaczyć. Więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Lazurową. Jeżeli chodzi jeszcze o Lazurową,
Chciałem, że wam powiem za chwilę, czekajcie. Bo ja pół godziny bez picia. Dobra. Jeżeli chodzi jeszcze o stację kolejną, bo już sobie może przejdźmy po kolei, czyli stacja Metachszanów. Na Chrzanowie sytuacja jest podobna, czyli brakuje też wyjścia. Po drugiej stronie ulicy Szeligowskiej w tym miejscu, tu powstaje już aktualnie Nowoczłuchowska, więc można byłoby to na spokojnie połączyć. I chodzi o to, że po prostu po drugiej stronie ulicy Szeligowskiej by powstało jeszcze wyjście z stacji metra i wtedy byłyby w ramach tego większego skrzyżowania wyjścia. Natomiast z ostatnich informacji, jakie się dowiedziałem, te wyjścia zostały specjalnie wykreślone. A wiecie, jeżeli metro ma coś wykreślić, tak by... Więc zostały one specjalnie wykreślone, bo tak miało to wyglądać. One będą po prostu jako pustka technologiczna możliwe do wybudowania, gdyż iż aż tutaj planowane jest w przyszłości wybudowanie jeszcze jakiejś galerii handlowej, centrum handlowego w przeciągu najbliższych 10 lat w tym miejscu. Wiem tylko i wyłącznie tyle, że przez tą galerię wtedy powstaną brakujące wyjścia w tym miejscu i będzie bezpośrednie wejście do tej galerii. Czyli podobnie jak mamy The Hub. Będzie na tych dwóch najniższych poziomach, czyli na minus 1 i na poziomie 0 będzie centrum handlowe, a na górnych będą biura albo jakieś inne aspekty. Więc dlatego tutaj to nie zostało wybudowane, nie jest to budowane aktualnie. Co nie zmienia faktu, że było dopchnięte jedno wyjście, chociaż w jedną stronę mogłoby na spokojnie powstać. No one są planowane, one są projektowane i jest tutaj przestrzeń, wtedy by stacja metra miała 6 wyjść zamiast 4 i według mnie one powinny być faktycznie zrealizowane. No szkoda mimo wszystko, że to nie jest dobrane w tym samym momencie. No cóż, tak to zostało zaprojektowane, tak to jest aktualnie realizowane i chyba w tym temacie już zbyt dużo nie mogę powiedzieć. Ogólnie tutaj, jeżeli chodzi o układ wyjścia, jak powiedziałem wcześniej, on jest trochę inaczej faktycznie zrealizowany, teraz zlokalizowany niż to, co widzimy, bo to są wstępne koncepcje, jakie znalazłem tak na szybko. No dobra, lecimy dalej do stacji metra Karolin. I Karolin to jest ostatnia stacja metra, gdzie możemy się pochwalić tym, że metro nagle zobaczyło, że pieniądze mamy. Wybudujemy wszystko za jednym razem. A lazurową to nie, pal licho, o tym to nie pamięta nikt ktokolwiek. Chodzi mi oczywiście o wyjścia do zbierania ziemniaków. W sensie wyjścia w kierunku ulicy Sochaczewskiej. Ale z tymi ziemniakami to trochę tak nieironicznie, bo tutaj mniej więcej jest taki zapis, jak to będzie wyglądać. Wyjścia są na wszystkie przystanki autobusowe, wszystkie skrzyżowania, jeżeli chodzi o Połuczyńską i właśnie Sochaczewską. Wyjścia też będą po tą stronę, w tym kierunku. Aktualnie są chaszcze, ale tutaj ziemniaki czasami się pojawiają. Tu były ziemniaki. Więc tutaj na spokojnie nie można wyjść sobie pozbierać ziemniaki. Pewnie to się zurbanizuje w przeciągu najbliższych jeszcze 2 lat, jak to będzie budowane. Ale dalej jakby mimo wszystko tak to wygląda. I jeżeli chodzi o tą stację metra, tu będzie trochę lepiej wyglądać tutaj, jeżeli chodzi o wyjścia. No tak, tu jest podwójne wyjście w tym miejscu, czyli właśnie na te ziemniaki i te ziemniaki. Tu jest wyjście, bo to jest działka pod P plus R przygotowana w przyszłości. Tu jest jedno wyjście, tu jest wyjście i tu jest wyjście. Więc ogólnie wyjście są w każdym kierunku i jakby one są dobrze zebrane jako stacja krańcowa, żeby faktycznie ich tych wyjść nie brakowało. Nie wiem, na czemu na Lazurowej o to nie pomyśleli. Natomiast, no brakuje, tu jest, no... No dobra, nie ma czego się przyczepić, jeżeli chodzi o wyjścia. Jest dobrze to zrobione. Jest inna rzecz źle zrobiona. Są to tory odstawcze. Jak dobrze wiemy teraz, wedle aktualnych planów, M2 ma być wydłużone na Ursus. I już pomijając to, że w koncepcjach, analizach, jeżeli chodzi o wykorzystanie przez pasażerów, to tak, no, tak leży dosyć nisko. Nie dziwię się w sumie. No to nie oznacza to faktu, że nie można byłoby o tym pomyśleć już teraz. I skoro już w trakcie projektowania były koncepcje, żeby metro wydłużyć dalej, czemu nie zrobiono tej stacji tak, żeby faktycznie te wydłużenie na Ursus dało się zrobić? I o co mi tu właściwie konkretnie chodzi? Chodzi mi o to, że tutaj się znajdują za samą stacją tory odstawcze. I może to w sumie na projekcie... Tak, jest. Tu się znajdują tory odstawcze za samą stacją metra Karolin. I w tym miejscu znajduje się właśnie ta cała część. Są 4 tory i te 4 tory wyjeżdżają następnie do STP Karolin. I to jest ważny aspekt. Wszystkie 4 tory wyjeżdżają na powierzchnię. Nie tak jak na Kabatach, gdzie jest 3 tory wyjeżdżają na powierzchnię. Tu wyjeżdżają wszystkie 4. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że żadnego z tych torów nie da się po prostu dalej wydłużyć na Ursus. Jedyny sposób, aby pociągi metra pojechały dalej na Ursus, to jest wybudowanie tutaj, w komorze rozjazdowej, gdzie po prostu pociągi rozjeżdżają się na wszystkie tory odstawcze, wybudować 2 tory, to po prostu będą się rozjeżdżać w ten sposób, objeżdżać całe tory odstawcze i przejeżdżać pod tym wszystkim. W skrócie, jak mamy tutaj tory, to one by jechały tędy i tu by jechały tunel w jedną stronę, a tu byłby tunel w drugą stronę. Tak na szybko to wam pokazując mniej więcej.
Słuchajcie, po prostu tunele musiały powstać po bokach aktualnego tunelu z torami odstawczymi. To jest według mnie koncepcja dobra, jedyna jaka jest faktycznie do zrealizowania i tak też jest w tych studiach różnie pokazywane, tylko że można było już w tym momencie wykorzystać tutaj tą budowę i zrobić po prostu w tym miejscu kubaturę stacji, tak aby można było na spokojnie w tym miejscu po prostu zrobić przebicie przez tarczę TBM. Co się, żeby tutaj powstała komora demontażowa, tak samo jak to miało miejsce przy stacji Księcia Janusza, Donata Szyńskiego i na wszystkich pozostałych, i nie trzeba było po prostu wchodzić w konstrukcję stacji. A aktualnie stacja jest tak budowana, że trzeba nie po prostu całą kuć i całą rozkruwać. I wtedy metro nie będzie jeździć do Karolina, będzie jeździć tylko i wyłącznie do Bemowa. I wszystko będzie jeździć znowu pętli, a to nie będzie pętla na chwilę, tylko to będzie pętla na dłuższą chwilę. Więc no. No można było to zrobić za jednym zamachem. W skrócie, o to mi po prostu chodzi. Można było bez jakichś tych większych akrobacji przemyśleć, przeanalizować to, zaprojektować i żeby po prostu więcej w przyszłości nie trzeba było tego kuć. W teorii to też można było to jeszcze doprojektować, jak oni to aktualnie budują, ale w praktyce to jest już nie do zrealizowania, bo tutaj prace są zbyt zaawansowane i to jest faktycznie część kubatury stacji na poziomie -2, a nie na -1, jak przy Lazurowej. Więc no to jest faktycznie minus, jeżeli chodzi o tą stację metra. O Karolin mam tylko i wyłącznie jeden aspekt, o STP Karolin tylko i wyłącznie jeden aspekt, który mi się nie podoba, to jest oczywiście brak połączenia z linią kolejową. Nie mówię, że to jest niezbędne i byłoby dobrze wykorzystywane, ale i tak wszystkie pociągi nowe wjeżdżają tędy właśnie przez tą linię, po prostu by pociągi nie musiały tak dużo jeździć po torach kolejowych, a biorąc pod uwagę, że tak blisko jest, to właśnie prosi o takie połączenie. No i na koniec aspekt, który jest jeszcze oczywiście ważny, to jest P+R. Brakuje mi tego, że tak samo jak na Młocinach nie powstaje parking P+R jednocześnie w ramach całego węzła komunikacyjnego. I o ile tutaj na Karolinie, no to jest faktycznie głównie węzeł przesiadkowy parking plus autobusy przyszłościowo, to faktycznie jest to potężny parking, który będzie kosztować dużo pieniędzy, ale jest potrzebny i o tym trzeba pamiętać, że on faktycznie musi powstać, bo inaczej ta stacja nie będzie wykorzystywana. To tyle, jeżeli chodzi o Lazurową, to tutaj, tutaj ten P+R jest o wiele bardziej jeszcze potężniejszy, bo to będzie wspólna pęta tramwajowo-autobusowa, a nad tym wszystkim podobnie, no nie mamy takiego jeszcze w sumie parkingu, nad tym wszystkim będzie się znajdować parking dla samochodów. W skrócie, na dole tramwaj i autobus, na górze samochody. I tak rozbudowanego węzła przesiadkowego jeszcze nie mieliśmy nigdzie. Aleja Krakowska ma tylko autobusy na dole, tramwaje są obok. I na pewno to byłaby ciekawa koncepcja. Tutaj też przy okazji ja bym poszedł o krok dalej, bo w ramach budowy tak rozległego parkingu P+R z pętlą tramwajową i autobusową przydałoby się tą pętlę tramwajową zrobić też przyszłościową. W skrócie, tramwaje, jeżeli w przyszłości pojadą w kierunku właśnie Starych Babic, tutaj potrzebują w przyszłości komunikacji szynowej, miałyby stąd bezpośredni wyjazd i to byłoby dobre do zrealizowania, no ale jak dobrze wiemy, na razie to nie jest jakoś bardziej projektowane. W sensie... O, przepraszam. Plany są, żeby P+R powstały, ale nie ma pieniędzy i miasto mówi, że na razie ma po prostu ważniejsze inwestycje jak tramwaj na Zieloną Białękę, tramwaj do Bilanowa, M4, M3 i tak dalej. I P+R po prostu zostają na wieczne nie wiadomo kiedy. A według mnie to jest ważny aspekt też komunikacji miejskiej, bo co z tego, że będzie metro dojeżdżać na granicę miasta, jak nie będzie gdzie zaparkować samochodami. Ludzie spoza Warszawy zazwyczaj jadą sobie komunikacją, jadą właśnie zazwyczaj komunikacją, nie jadą komunikacją miejską, tylko jadą samochodami. Bo komunikacji miejskiej na obrzeżach miasta, jak na przykład w Warszawie Mazowieckim w dzisiejszym filmie, który wam opublikowałem, no jest kiepska ta komunikacja miejska, nie jest ona najlepsza, jeździ rzadko, nie jest jej dużo i lepiej dojechać swoim własnym autem do metra, czy do pociągów, czy tramwajów i po prostu dalej jechać tą komunikacją miejską. A nie zrobisz tak, jeżeli nie masz parkingu, bo jak nie masz parkingu, to po prostu albo szukasz miejsca po osiedlach, albo na Tesco, czy tam w Wola Parku. A jeżeli nie robisz to w ten sposób, to po prostu no nie ma, tak? No jakby no nie zaparkujesz tego samochodu i tyle. I jakby po prostu nie korzystasz, jeździ do samego centrum, parkujesz pod swoim miejscem pracy. A w ten sposób faktycznie można by usunąć większość tych samochodów. Tylko parkingi nowe, wielopoziomowe, P+R, w trakcie ostatniej kadencji prezydenta miasta powstał jeden, no może Jeziorki to dwa. W sensie, że PKP Żereń i Jeziorki. Jeziorki są wykorzystywane w Żereń, tak niekoniecznie. Więc no co ja mogę powiedzieć? Tak wygląda mniej więcej cała druga linia metra warszawskiego. Takie mam wiznosze de facto. Więc dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o takiej mojej analizie
drugiej linii metra. Co według Was, dobrze przeanalizowałem, co według Was jest inaczej, co Wam może się jeszcze nie podoba? Dajcie mi znać w komentarzach. Jak zawsze czytam wszystkie komentarze, bo muszę trochę nadawać zaległości z 3 tygodnia już ponad, bo nie miałem czasu tego wszystkiego czytać. Piszcie mi, jeżeli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Abznosza. Film długi wyszedł, bo pewnie ma z godziny 20 aktualnie, ale co ja mogę powiedzieć, no dużo ciekawych tematów, a chciałem to przeanalizować, żebyście wiedzieli, jak wygląda ta sytuacja i żebyście jeszcze wiedzieli, że Wasze głosy też mają znaczenie w najbliższych wyborach, bo to wyjście na stację metra Lazurowej chociażby jeszcze może powstać. Wyjście po drugiej stronie nasypu kolejowego przy stadionie też jeszcze może powstać. Jak powstanie trzecia linia metra, jak powstaną inne łączniki, czy powstanie tramwaj na Zieloną Białękę, to wszystko jest de facto w Waszych głosach, więc pamiętajcie, żeby niezależnie tego, kogo głosujecie, bo nie o tym mówię, tylko ogólnie, żebyście po prostu brali udział i głosowali, bo jeżeli głosujecie, to faktycznie Wasze zdanie ma znaczenie. A inaczej później nie macie co marudzić, że jest coś inaczej realizowane, jeżeli nie głosowaliście w wyborach, no bo faktycznie nie braliście czynnego udziału w tym, kto później Wam taką Warszawę sprawuje i jak ją później rozwija bądź nie rozwija. Ale o tym, czy Warszawa się ostatnio rozwijała przez ostatnie lata, dowiecie się jutro na kanale Epizonosz, bo jeszcze chwilę przed ciszą wyborczą zrobię pełen film, może jak mi się uda, o prawie wszystkich inwestycjach, które nagrywałem, które komentowałem i które po prostu oceniałem, ocenię w jednym dużym filmie w ramach właśnie mniejsza z tym o całych tych ostatnich 4, 5, no właściwie 7 latach kanału Avizonosz, no tak przed wyborami zupełnie przypadkiem. Żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, z góry mówię, to nie będzie tylko łącznie film pozytywny, ale również negatywny, tak samo jak dzisiejszy. Bo zawsze są dwie strony medalów. Brak inwestycji drogowych jest na pewno minusem. Dużo inwestycji tramwajowych jest plusem. Ale czy aby na pewno jakakolwiek z tych inwestycji jest realizowana faktycznie przez tego prezydenta miasta, czy tylko i wyłącznie on robi inwestycje po Hannie Gronkiewicz-Waltz? No właśnie, to jest temat, nad którym będę mówić jutro. No i jutro też opowiem coś jeszcze o M3, a to inna bajka. No, o M3 to się wypowiem dużo. Trzeba będzie przeanalizować, czy faktycznie ona musiała koniecznie biec w tym kierunku jak teraz. Zresztą powiem Wam, czemu ona jedzie dokładnie tak, jak teraz jedzie. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro jeszcze powinien się pojawić jakiś inny film z warszawskich inwestycji, jak mi głowa nie wybuchnie w międzyczasie. Tymczasem do zobaczenia, a w sobotę i w niedzielę będziemy chillować od wszystkich inwestycji. Coś innego wymyślę. Cześć!